dziś Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana i wiecznego kapłana. Dzisiaj Jezus w Ewangelii jest zatrwożony, zalękniony, ale jednak zanurzony w Bogu. I właśnie czasami tak jest, że dziś problemy tego świata będą nas przygniatać, będą nas trwożyć, będziemy się lękać. I trzeba nam wtedy wpatrywać się w Chrystusa, który też przeżywał lęk i trwogę, ale wtedy mówił: Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I my uczymy się tego od Chrystusa, zanurzać się w Bogu i w Jego miłości. Dobrego wieczoru.